To jedna z tych mega irytujących map, po której za graniu macie ochotę usunąć Minecrafta i nigdy więcej go nie odpalać. Znalazłem taką mapę na minecraftmapy.pl, także zobaczymy, jak to będzie działało. Ja jestem Flotar i witam was w odcinku z tej gierki. Otwórz skrzynkę. Aha, no tak. Gracza Flotar zjadła skrzynka. Dziękuję bardzo. To właśnie na tym będzie polegało, żeby nas jak najbardziej zirytować, wkurzyć i zrobić inne... Przepraszam, ale jak mnie mogła skrzynia zjeść? A, okej, nie mogę tworzyć też barierek. W ogóle zostawcie łapę w górę, jeżeli lubicie takie mapy denerwujące. One się nazywają Unfair. O, tak się nazywają. Okej, nie mogę otworzyć nic z tego. Mogę zniszczyć... A, bloku też nie mogę zniszczyć. Mamy skrzynię i z jakiegoś powodu... Czekajcie. Aha, wyrzuciło mnie w powietrze. Okej, rozumiem. Czyli teraz muszę spaść tutaj? Nie, to jest głupie. To jest bardzo głupie. Co ja mam tutaj zrobić? Bo ja naprawdę nie mam pojęcia. Pobrałem tą mapę zero przygotowania, zero czegokolwiek, po prostu ją odpaliłem i mówię, ale będzie się działo, ale będzie zabawa. Dobra, może mam przeskoczyć tego się nie da tutaj. Chwila, na skrzynkę. O! Czyżbym... Chciałem powiedzieć, że no, znalazłem ten sposób, jak przejść tą mapę, ale niestety tak nie jest. Może tutaj mam przejść? Może tu jest jakieś przejście, którego po prostu nie widzę na razie? Dobra, otwórzmy tą skrzynię. I chwila, czy ja mogę wskoczyć w lawę? Nie, to jest głupie, ale wiecie co? I tak to sprawdzę. Albo w wodę. Raczej do wody nie dolecę. Uwaga, ty! Można wlecieć do wody. Czy tak to miało... Nie, no jestem prawie pewien, że tak to nie miało wyglądać, że sobie wchodzisz do wody. Ale jeżeli za chwilę się nie uda, to oczywiście... A, tutaj też nie mogę przejść. Nie, będę musiał... Dobra, niech będzie tak. Command Craft, czy coś mogę tutaj kliknąć? Niestety nie mogę tego kliknąć. Czyli tak, mamy tą skrzynię, mamy lawę. Muszę to połączyć. Może tu jest... O, a czemu tu jest mossy cobblestone? Może mogę wskoczyć na to jakoś? Zobaczcie, wszystkie murki są dokładnie takie same, tylko mamy ten jeden. I właśnie, ja nie mam pojęcia, czy ktoś nagrywał tą mapę, czy nie. Naprawdę mnie to totalnie nie interesuje. Po prostu sobie ściągnąłem tą mapę, mam ochotę się trochę podenerwować. Później usunąć Minecrafta, bo pewnie taki jest tytuł tego filmu. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobra, mam jakiś progres. Patrzcie, kliknę sobie otwórz skrzynkę. Nie otwieraj skrzynki. Dobra, to mogę nie otworzyć skrzynki. Fajna mapa, co? I nadal dzieje się to samo, dobra. Dajliaksa, stań na złotym bloku. Okej. Okay. Aj, może teraz... Dlaczego kazał mi stanąć na złotym bloku? Dajliaksa, stań na złotym bloku, nie klikaj mnie. Teraz mogę? Nie mogę nadal otworzyć skrzynki, ale już jest progres, bo przynajmniej coś znalazłem... Znalazłem coś, co mi pomoże. Dajliaksa, stań na złotym bloku. Dobra, staję na złotym bloku. Może mam kliknąć prawym, albo teraz na przykład przejście się tutaj odblokowało, cyk. Lecimy sobie do góry i chcę spaść do lawy. Chcę zobaczyć, czy to polega na tym, że ja muszę po prostu tutaj wylądować. Nie, no tam jest po prostu zwykła lawa. Dobra, już chyba wiem, co muszę tutaj zrobić. Patrzcie, wciskam skrzynię i... Kurde. Jeszcze raz może? Cyk. A, tu jest przycisk. Przycisk, który zabija. No tak, mogłem się tego spodziewać. Ale byłem pewien, że... Będę tutaj mógł przelecieć po prostu nad tym, że sobie biorę cykl lewitację. To mnie blokuje i ja sobie przechodzę bez problemu. Ale coś innego tutaj jest. Ten film będzie bardzo pocięty, ale no chcę po prostu... Chciałbym to przejść, a jednocześnie nie chcę zerkać na żadne tutoriale ani nic takiego. Dobra, chyba jestem zbyt dużym idiotą, żeby rozwiązać tą prostą zagadkę, więc skorzystamy po prostu z tego, co mamy aktualnie dostępne, czyli sobie po prostu przelecimy tam dalej. Jeżeli ma ktoś jakiś sposób na przejście tego, niech mi napisze w komentarzu, co trzeba było zrobić, bo naprawdę testowałem różne połączenia, na przykład, nie wiem, dwa razy klikałem tabliczkę, później próbowałem się przedostać tutaj, próbowałem z przyciskami, na przykład teraz miałem nie stań na złotym bloku, nie klikaj mnie, no to mówię, okej, no to teraz wezmę przyciskiem, spróbuję po prostu tam przelecieć, ale niestety się nie dało. Jedyną opcją, jaką widzę, to po prostu przelecenie tutaj parkurem i wylądowanie w tym miejscu. Linka porzucę wam do mapy oczywiście w opisie. Jestem takim idiotą, że nie potrafię nawet przelecieć tam na drugą stronę. Dobra, może teraz to się uda. I tam był jakiś też przycisk kamienny, więc będę musiał się po niego wrócić. Okej, jestem w wodzie. Tutaj nie było żadnych pułapek, więc jest spoko. I cyk. To jest chyba proste, bo trzeba po prostu przejść sobie parkur, tak? Ej, bardzo proste to jest nawet. A, skrzynia jest zamknięta, no to otwieramy... Czemu... Przepraszam, co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Mam przycisk. I co w takiej sytuacji? Tutaj nie mogę przejść dalej. Przycisk jest stone button. Może gdzieś muszę go postawić, na przykład tutaj? Nie. To musi być miejsce, a jest napisane... Czyli to jest stone bricks. Aha, czyli to muszą być stone bricki, których aktualnie tutaj nie widzę. Chyba, że muszę jakoś... wrócić tam na początek. Dobra, mam jeszcze inny sposób, jak można to łatwo oszukać. Patrzcie, bierzemy sobie tak, cyk.
Oj, nie. Nie tak. Bierzemy sobie tak. Teraz bierzemy... Kurde, no trudno to wyczuć. Bo chodzi o to, żebym ja... O, mógł polecieć do góry troszkę chociaż. Może w tym miejscu będzie lepiej. O, lecę sobie do góry i widzicie, że teraz ta odległość, z której sparam, jest o wiele mniejsza. Więc jeżeli dobrze to uda mi się wyliczyć, no to przelecę sobie po prostu na drugi etap i zobaczymy, o co chodzi z tymi stone brickami. Czyli robimy tak. Oj, za krótko. O, pięknie, idealne lądowanie i zobaczcie, jestem dalej, tu mnie jeszcze nie było. Może dało się to w inny sposób przejść, ale nie wiem, czy był jakikolwiek inny sposób. Proszę, żeby tutaj nie było żadnej przepaści, bo to tak... O, ej, pojawiły się bloczki, jak miło, nie? Ze strony gry i tu jest może jakiś checkpoint albo coś w tym stylu. Pewnie jak wejdę na ten blok, to on mnie zabije, więc ja po prostu... O, kocham tą grę. Minecraft jest taką piękną grą. Właśnie sobie zdałem sprawę, że kompletnie nie ma sensu, abym ja to przechodził, jeżeli i tak muszę dojść dokładnie do tego samego momentu, czyli do tej skrzyni, więc mogę to zrobić w ten sposób. I też zobaczcie, że tutaj, o, jest przycisk. Ja się cofnę i wcisnę ten przycisk, bo po którymś razie zauważyłem, że jest coś takiego. Aha, i to mnie cofa w to miejsce. Tutaj mamy przycisk i jesteśmy dokładnie w tym momencie, w którym byliśmy wcześniej, tylko że zrobiliśmy to jednak inaczej, po swojemu. Wciśnijmy jeszcze raz. A, i to mnie cofa tutaj, ale dlaczego to mnie cofa w to miejsce? Shulker tu jest! Dobra, mamy prawdziwy klucz. Widzicie? Tak się rozglądam, mówię, kurde, jestem w tym miejscu, co mam dalej zrobić? A tu był shulker. Troszkę się zlało to z otoczeniem. Prawdziwy klucz jest. Tu mnie jeszcze nie było. Proszę, żeby nie było żadnej pułapki. Błagam, ja chcę po prostu przejść. Lawa, no na pewno nie będę mógł... Dobra, prawym... Czyli będę musiał wskoczyć w jeden z tych zbiorników lawy. Wybierzmy na początku zbiornik lewy i tutaj jest lawa. Tak, nic niestety więcej nie widzę. Albo okaże się, że za chwilę jest przejście na przykład gdzieś z prawej strony kompletnie. Albo jest tam przycisk, który mnie po prostu teleportuje dalej. Naprawdę możliwości jest... Naprawdę dużo. Jako że ani jeden zbiornik, ani drugi nie działa, no to po prostu spróbujmy zrobić tak i może tutaj jakąś krawędzią. Tutaj nie widzę, żeby był jakikolwiek przycisk, może z drugiej strony coś jest. Albo tu jest skrzynia na przykład w lawie. O, do tego nie wziąłem niestety pod uwagę, ale nie. Wygląda na to, że trochę utknąłem w tym miejscu, chyba że tamten przycisk, które ja do tej pory zlewałem, mówię, a nie będzie mi potrzebny, to już za którymś razem po prostu nie będę go brał. To może on jest tutaj potrzebny, tylko gdzie w takim razie mógłbym go postawić? Z tyłu za mną był przycisk. Czajcie, cały czas tutaj był przycisk, nie wiem czy on się pojawił, na pewno się pojawił teraz, ale szukałem po prostu miejsca, co mogę z tym zrobić. Mam oczywiście ten przycisk i uwaga, klikam, aj, widzicie, tutaj się odblokowało przejście. I teraz pytanie, co ja mam tutaj zrobić w tym miejscu? Bo ten niebieski przycisk, on wygląda na taki, haha, wciśnij mnie, na pewno nic nie zrobię, na pewno nie umrzesz, także wiecie co, robię to. Oj, żelazo, ale jest, oj, przepaść, oj, dobra, szybko, ty, udało mi się, wybierz, lawa czy skrzynia, lawa da mi na pewno śmierć, a skrzynia da mi, dobra, lawa, tam musi coś być, tak, oczywiście, troll, kliknij, a, to niezły troll. Czyli albo zostaje mi skrzynka, albo znalazłem przycisk. Tak, właśnie przed chwilą, jak się jeszcze obróciłem, bo chciałem zobaczyć, czy po prostu to się cały czas będzie zmieniało w lawę oraz w wodę, to zauważyłem, że jest tutaj przycisk, także proszę bardzo, przeszedłem od razu. Tylko, że nadal nie wygląda to... No widzicie. Nadal nie wygląda to coś na coś, co byłoby bezpieczne, czyli muszę zrobić tak. A, dobra, udało się. Tutaj może jest jakiś przycisk. Już nawet nie chcę wciskać, widzicie, doszło do tego momentu, w którym nie chcę wciskać barierki czy tej furtki, bo wiem, że ona mnie... Okej, nie zabiła mnie, super, co tutaj jest? Na pewno przycisk mogę tu gdzieś postawić, co tam? Mogę tylko zerknąć? Nie, tam to nie jest woda, tam jest szkło. Na 95% tam jest szkło i tutaj mamy przepaść, ale... Oj, dobra, jest skrzynia, nie mogę jej dosięgnąć, czyli ja zeskakuję tutaj, wiecie? Będzie. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli coś jest niebezpieczne, to na tej mapie jest bezpieczne. No nie, niestety się pomyliłem. No to co w takim razie mam tutaj zeskoczyć, jeżeli wiem, że to jest szkło? Coś musi tutaj jeszcze być. Może jest jakiś przycisk kolejny? To na pewno gdzieś jest przycisk. O, dobra, tu jest. A i mamy jeden blok bariery.
który... Czekajcie, mogę tutaj skoczyć. Jeszcze raz sprawdźmy. Tak, to jest klocek bariery, czyli skaczemy na niego. Później albo mogę przeskoczyć tutaj, tylko pytanie, czy tu też jest bariera. Hops. O, jestem gdzieś, gdzie powinienem chyba być. Czemu mnie zjadła skrzynia, jeżeli ja jej nawet nie otworzyłem? Słuchajcie, gdy wcisnąłem ten przycisk, który odpalał mi barierę i skoczyłem tutaj, to przypadkiem oczywiście, bo tego nie planowałem, tu nic nie ma. A dosłownie nic nie ma i mnie wyrzuciło. Okej, to jest ciekawe, bo było wcześniej tutaj szkło i to szkło zniknęło. Jest woda. Tylko jeżeli tutaj nic nie ma, a wydaje mi się, że coś może tutaj być, to trzeba się dobrze rozejrzeć. Co tam jest? Co to jest z tyłu? A nie, to dobra, to jest zwykły stone. Już naprawdę szukam jakichś podejrzanych rzeczy, ale tutaj przycisku nie widzę nigdzie, żeby był ukryty. Niżej też chyba nic nie ma, no to dobra. Tu nic nie ma, cyk. I... no muszę... O, kolejny przycisk się pojawił. I wyrzuca mnie teraz do góry i muszę wylądować w to jeziorko. Uwaga, 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 proszę, proszę, proszę. Za daleko, za daleko, za daleko. I... jest. Jestem. Okej, jestem tutaj. Proszę, żeby to był już koniec. Naprawdę mam dość tej mapy, serio. U was to pewnie trwało z 10 minut ten odcinek. Ja tutaj siedzę już ponad pół godziny, bo tyle prób. Zobaczcie, ile tych prób było, żeby cokolwiek zrobić. Co tam jest? X minus równa się minus X. A to? A, wiem, muszę tam się wciągać. Tylko to pewnie będzie przycisk, który mnie zabije. O nie, jeden z trzech przycisków. Dobra, który przycisk mam wybrać? Lewy, środkowy czy prawy? Chyba postawię na ten lewy. No tak, niestety to nie był ten przycisk. Ale wiecie co? Ja już nie chcę tego przechodzić od samego początku. Widzieliście całusieńką drogę, a że szanuję i wasz czas, i mój czas, to po prostu wezmę, polecę tam, ok? Polecę tylko i wyłącznie do tego przycisku, bo będą trzy próby po prostu, aby to zrobić. Więc nie chcę za każdym razem przechodzić tego wszystkiego od początku, plus nie wiadomo, czy mi się po prostu uda. Więc uwaga, zrobimy sobie troszkę przyspieszoną wersję. Może ten przycisk środkowy wezmę. Dobra, biorę środkowy. Widzicie, środkowy przycisk ktoś mnie zabił, więc mamy jeszcze ostatnią próbę. Haha, widzicie? Jeżeli bym wcisnął prawy przycisk, to tak samo jestem prawie pewien, żebym umarł. Ale obróciłem się, mówię tak. Trzy przyciski, bardzo dobrze widoczne. Jesteśmy w takiej komnacie stone'owej. A tutaj zobaczcie, widzicie tego gościa ukrytego? Wciskam. O, jestem w wodzie. Aha, mogę wejść. Mogę przejść. Mogę zakończyć. Koniec. Ale tu jest shulker box. Melon. O, jeszcze na koniec zostałem strollowany. Pytanie, czy jeżeli wcisnę ten przycisk tutaj, to tak samo umrę, czy też nie. Także uwaga, zrobię teraz wam szybkiego speedruna i pokażę wam, jak przejść szybko tą mapę za pierwszym razem, chyba że mi się nie uda, a może tak być. Ten przycisk nie jest jednak do niczego potrzebny, byłem pewien, że jest, ale jednak nie. Zobaczcie, jak już ten parkour mam po prostu opanowany, bierzesz sobie kluczyk, jest na ostatnim slocie z jakiegoś powodu, obracasz się, tutaj sobie przeskakujesz, pyk, tutaj sobie stajesz w tym miejscu, dokładnie, to jest obliczone już. Spadasz, myślisz, że będzie woda, nie ma wody, skaczesz tak, 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 tak i teraz woda się pojawiła tutaj, bo tego już przyznam szczerze, że zbyt długo, znaczy nie próbowałem parę razy. Teraz robimy tak, spadamy sobie do wody, idziemy po ten przycisk i mamy całą mapę ukończoną. No i jesteśmy, ale zanim wcisnę ten przycisk, to jeszcze się rozejrzę, bo jestem przekonany, że coś tu jeszcze jest, może coś ukrytego, może tutaj, o! Chwila. A nie, tu była bariera, dobra. Wiecie co? Wcisnę i zobaczymy, czy... O! Po prostu. To było normalne zakończenie. Hej, dzięki za zagranie w moją mapkę Unfair Chest. Mam nadzieję, że ci się spodobała. Jak ci tak, to zostaw jakiś pozytywny komentarz na Minecraft mapy. Naprawdę mi się mapka podobała, a jednocześnie... nie wiem, czy to było czuć z mojego głosu. Naprawdę mnie zirytowała totalnie ta mapa. I nie chcę mi się grać już w Minecrafta przez następny czas, ale super. Jeśli chodzi o taką mapę denerwującą, no to spełniła na pewno swoją rolę. I jeżeli chcielibyście, abym zagrał więcej takich unfair map, to dajcie znać, bo tego jest dość dużo. Ostatnimi czasy jest to dość popularne i przyznam szczerze, żebym sobie pograł więcej tego typu mapek. To był taki tor przeszkód. O, można by było nawet powiedzieć, że to był taki tor przeszkód, tylko że trolujący gracza tor przeszkód. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, bijcie na gierwa z kodem Flotar, gdzie macie 3% zwrotu. Do zobaczenia, cześć, pa, pa, hej!